Pytanie brzmi, dlaczego ci cholerni ludzie tak stoją się patrzą na mnie, asasyna z artefaktem jakimś w ręku. A nic, o, nawet potrącili kogoś. Cóż, nadszedł myślę czas na załatwienie paru kolegów tutaj. Bzium, nie ma was. Bardzo dobrze. Czy mi się pad wyłączył? Tak, znowu mi się pad wyłączył. Nie wiem, z czego to wynika, chyba ten koszyczek na baterię trochę odstaje w dół. Tak więc cóż, tam mamy iść. Dobra, tam jest nasz przyjaciel, kolega. Nope! Come to watch my triumph! Soon Micheletto and his army will arrive, but you shall be dead before then. Insieme per la vittoria! Vittoria agli assassini! O, nasza tutaj siostra nawet jest. Dobra, panowie, myślę, że czas podziałać troszeczkę naszym magicznym jabłuszkiem. No, jesteśmy teraz mega słabi, ale za to dojebaliśmy wszystkich całkiem ostro. Myślę, że możemy sobie właśnie przyzwać naszych asasynów, pobiegać trochę dookoła. Co ja mam tu w ogóle robić? Nie jestem do końca pewien. Chyba muszę się po prostu napierdalać z nimi, nie? Tak mi się wydaje. Wspierać moich, atakować tych drugich. Zróbmy tak. Dobra, oni się teraz albo napierdalają między sobą, albo umierają. Nie pamiętam już nawet, jak to działa. Wszystkich asasynów, kurwa, przyzywamy. YOLO! Nie, to jakiś mój chyba żyje. Ja ich, mam nadzieję, nie ranię moim jabłkiem. Nie! Teadyra. A ja muszę się tutaj utrzymać po prostu przez jakiś czas. Luzik. Myślę, że tyle wystarczy, żeby tego kolegę tam dojebać. Tutaj moi asasyni biegają jak pojebani, wspierają nas w walce, to mi się podoba. Zróbmy tak. No i co teraz? Ja w sumie niewiele muszę tu robić, jak już wspomniałem, moi asasyni tu biegają i walczą za mnie. Wszędzie dookoła. Ci nawet się już poddali, ale mnie to gówno obchodzi, że ty się poddałeś, kolego. A, wyjebało mu bębenki. Znowu mi się pad wyłączył, ja jebie, co się dzieje? Muszę normalnie go trzymać na widoku. O, to nie było nawet potrzebne. No kurwa, padzie, działaj, czemu on się wyłącza? Baterie mam nowiusieńkie, więc nie rozumiem, o co biega. 30 sekund. No cóż, jakieś zrywy mam chyba w bateriach. Trudno, nie będę już dalej o tym gadał. Dobra, to ja tu postoję w takim razie. Moje pazie tutaj ostro napierdalają. No ja nie muszę nic zrobić, oni momentalnie doskakują i mordują. Deszcz strzał byłby marnotrawstwem, bo oni ciągle przychodzą i przychodzą. My po prostu tutaj postoimy, poczekamy. Oni skaczą na przeciwników, oni przeciwnicy umierają. Wyjebane. Proszę bardzo. I co teraz? Tutaj mam chyba podejść. Co się stanie? Cesare Borgia. Micheletto's troops mass behind me. We will take back my city once and for all. This is not your city anymore. By order of Pope Julius II, I arrest you, Cesare Borgia. Haha, pięknie. Murder, betrayal and incest. No! 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 Yes, yes. Chains will not hold me. I will not die by the hand of man. Yes, you will. Zapewne niedługo przejdziemy do tej sekwencji, która się nam ukazała na początku samej gry. Ale zobaczymy. Chains will not hold me. If you are so worried, there is a way to find out. No. It is too powerful. It must be hidden outside the domain of men. What a shame. Hiding a masterpiece where no one will ever see it. Yet. What if he meant... Co to za dingnięcia w tle? I cannot risk it. Okej, dobra, co on sobie transferuje jakąś wiedzę przez to jabłko? Cesare was right. I have to leave. What about your friends? I built this brotherhood to last, with or without me. What do you intend to do? Plant a seed. Here, a gift. If this is goodbye, then keep your money. I do not want it. We will see each other again. You have my word. Buona fortuna, my oldest friend. Ooh, sexy. And take the money. On your meager salary, you will need it.
Patron has been arrested after all. No w sumie jak dla Borgiów robił. I teraz nagle minus 60 tysięcy florenów. Dobra, kończy się widzę sekwencja. Myślę, że już teraz odpali się nam sekwencja, którą właśnie próbowaliśmy odczytać na początku gry, tylko okazało się, że najpierw musimy ukończyć wszystkie inne po kolei, więc w sklepach odblokowano nowe przedmioty. Zajebiście, na co mi to teraz jak gra się już kończy? No nic. Zobaczmy, co się stanie. Nie, zawracamy. Yeah. Vittorio Agli Assassini. O, to będzie chyba to. Są takie podejrzane scenerie. Zauważcie na tym ikonce osiągnięcia, jak bardzo to coś przypominało kręgosłup. O, jak mówiłem. Jakieś hardkorowe rzeczy się tu dzieją. Nie wiem, co ten Cezary w ogóle odjebał. Xujemy gnoja! Yeah, ciachnęliśmy go. Kill the assassin! Tear the maldito bastardo to pieces! A Boże, Boże. A Boże, Boże. Czym by tutaj powalczyć? Może ja zrobię w ogóle tak? O! A gdzie, kurwa, czemu nie kaszlecie? Co za frajerstwo? Powinni kaszleć. Dobra, tutaj już paru zabiłem. O Jezu, Jezu, dobra. Znowu rzucamy ostrzami. Tego też... O nie, armata mnie trafiła, wytyfy. Ale wszystko się udało. Wiana, marzec 1507 rok. Sekwencja 9, upadek. No dobra, chyba widzę kierunek, w którym muszę się udać. Rzeczywiście chyba ta armata miała mnie pierdolnąć, albo cokolwiek w tym stylu. To nasz ogromny miecz. Dotrzyj do gaju oliwnego. Na koniu gościniec się nie dłużył. O Jezu, koniu, co ty robisz? Nie, nie tędy. Tamtędy nie przejdę nigdzie, więc muszę chyba tą ścieżką podążać. Myślę, że właśnie dlatego stał tutaj obok kuń. Mogę się mylić. Viana. I czym jest dokładnie w ogóle Viana? W jaki sposób znalazł się tutaj Cezary? Zaraz cię oświecę. W 1500 znajdował się w niewoli. Sympatyzujący z nim arystokrata przeszmuglował linę, dzięki której Cezary mógł ujść przez okno, ale spadł z wysokości 70 stóp, łamiąc sobie kilka kości, wyłącznie dzięki słudze, który schodził przed nim i złagodził skutki upadku. Sługa przypłacił to z gruchotanymi nogami, w nagrodę postawiono go, by został schwytany i zgładzony, zajebiście. Cezary zbiegł w kupieckim ubraniu i w Santander wynajął łódź, dotarł do Nawary na dwój szwagra. Aha. W owym czasie Nawara zmagała się z zamieszkami, które sekretnie podsyceli Kastylijczycy. Król poprosił Cezara, by dano objął dowództwo i odebrał twierdzę Viana. Aha, dobra. Czyli on się po prostu powydostawał, ustawił się w pewnym małym stopniu i my w tej chwili po prostu przeszkodziliśmy w jakichś tam jego randomowych akcjach, których on się podejmował, żeby go tutaj dojebać, bo jabłko zdradziło nam, że on się uwolnił. Nie, koń! No weź, kurwa, konia mordować! Tak się nie godzi. Koniku! Koniku! Dobra, jebać konia, ale... No, szkoda mi go, no. Żal, kurde, żal konia. Wiecie, jak to bywa. Człowiek umiera w filmie? Wyjebane. Koń umiera w filmie, czy pies, co gorsze, umiera w filmie? O, zabiję skurwysyna. Myślę, że tego kolegę dam radę zdjąć za pomocą mojego ostrza. Ja pierdolę, skoczyłem na 5 metrów. Bo mogę. Czemu ja... o to chodziło, dokładnie. Tutaj mordęga ze mnie straszliwy. Dobra, koledzy już nieco zaczęli mnie atakować. Ja nawet, kurde... Nie podejrzewałem, że uda mi się tutaj przejść to po cichu. Te, skurwysynu, no piachem we mnie rzucił. O Jezus Maria, ile was tu jest. A mój zakon assassino to kurwa gdzie? Dobra, myślę, że się teraz uda. Odpaliłem sobie combo, więc o ile nikt mi piachem jakoś skurwysyńsko w oczy nie sypnie, to powinno się udać. Jebany, chciałbym je sobie podnieść, kurwa. No, come on! Dobra, nie uda się. Atakować mnie! Gdybym tylko jeszcze umiał kontrować, kurwa. Najgorzej jest wyczuć moment. Potem to już idzie właśnie jak spłatka, jak widzicie. O, wy chcecie uciekać, kurwa. Tacy jesteście cwani, frajerzy. Nie wiem, czy tam tego dogonię. Jest to moim celem, ale nie wiem, czy go dogonię.
pięknie. Jeszcze nie spierdalasz? W ogóle to jest strasznie dużo walk się wdaje, w które pewnie nie muszę, ale cóż, trudno. Dobra, udało mi się wyminąć piach. Spierdalaj ode mnie. On jest słaby, więc na nim sobie mogę combo chyba rozpocząć. Jeep. Dobra, bierzemy teraz tego. Teraz tego. I ostatniego kolegę. Dobrze. A nuż się uda przebiec resztę, nie wdając się w walki. No wskakuj w to siano, kurwa, i go morduj, no. God damn it. Tutaj widzę, jest całkiem czerwono. Obydwu chciałem zabić, durna gro, ja pierniczę. Jeb, jeb, jeb. Nice. Tak, skaczesz, kurwa, skaczesz? A, nie mogę z tego strzelać podczas walki. YOLO. Lol, tamten we mnie celuje, wyciąga jakąś broń, zginiesz marnie, asasynie, bum. Wystrzeliłem pierwszy, bo gościu celował przez 10 minut. Ja przejdę tą grę na kuszy, kurwa. Patrzcie, jak ich morduje, nic mi nie mogą powiedzieć, nic. Ajudami! Mijo! Mijo, stelino! Wyjebane bardzo. Zabiją ją! No nie! Oj, skurwysyny, zginiecie z mej ręki, zginiecie! Kolejną dorwali? No ja jebie, co za sukinsyny, po prostu... Nie chcę piachem rzucać! Yeah! Tego nie zabiło? Nie zabiło go, ale jaja. Dobra, wiecie, tam ludzie napierdalają, więc ja po prostu pomogę trochę za pomocą kuszy. Kolejny... Kolejny... O kurwa, trochę was tu jest, dobra. Nie wiem, czy ja się chcę wdawać w te wszystkie walki. Pozwolicie mi w ogóle... Gdzie ja jestem? Tutaj. Spierdalam. Jej. Bo ogólnie to nie jest powiedziane, że ja muszę z nimi walczyć. To jest taki mój, powiedzmy, kaprys. Tylko kamieniem, żeby nie rzucili. Szybciej, Ezio, dobrze. Nie rzucili kamieniem. LOL, co to było? Miałem niewybrane krótkie to, ostrze. Jakieś dziwne rzeczy się stały. Mogę go zabić? Mogę go zabić? Kurwa, czy nie mogę go zabić? Nawet nie muszę. Run, run! Run, bitch, run! Stan się anonimowy? No dobra, po prostu wyrżnę ich wszystkich. Co do jednego. Już? Nie, jeszcze jakieś chuje mnie gonią. Tutaj są. Wow, widzę, że ciała tam szaleją, ostro. O ty suczyn synie. Yeah! Yeah! Dobra. Jak to obszar nie jest do... Aha, muszę w to coś wejść. Wejdź na wieżę oblężniczą. Dobra. Nie! Nie tutaj, Boże, zagapiłem się. Na pewną bardzo fajną rzecz. Nie wiem, co się będzie działo na tej wieży oblężniczej. O, jak miło. Myślę, że po prostu czekają nas kolejne przejścia przez tą całą lokację. Nie jestem pewien, jak długo ona jest. Ała! Nie, dobrze. Trudno się tym steruje z takim widokiem. Obróć się! Pausztajnie obróć się! Dobrze. O, a spoko. Zawsze warto wejść na wieżę, która właśnie się zawala. Jesus. No dobra, co teraz? Dotrzyj do wrót zamku. To wchodzimy na dach. Nie, kurde, Ezio. Ogarnij pałę. Ktoś mnie tam zaczyna widzieć, ale... Jeżeli tak, to zaraz się postaramy, że ten kolega już nigdy nic więcej w życiu nie zobaczył. Warto było mnie podglądać? O! Chyba mnie ktoś wyczaił, że morduje jego kolegę. O, już właśnie w tej chwili mnie ktoś postrzelił. Dobra, nie będę się z nimi pierdolił, będę po prostu biegł przed siebie. Tutaj pewnie będą chciał się anonimowy stać, no właśnie, więc sobie chwilę po prostu powalczymy. No strzel! Dobrze, ohohoho, już? Jednego wystarczyło zabić? Całkiem nieźle. O, widzę, że tam Cezaro ostro ciśnie. Chciałbym mieć taki miecz jak on. Bez skojarzeń. Tiu,
Znowu na kolejną wieżę oblężniczą mowej? Serio, gro? Widzę, że bardzo ambitnie obmyśliliście końcowe etapy gry. Wchodzenie na wieże oblężnicze. Razy 19. No ale cóż, trzeba się dostosować. O, jak miło. Ktoś tutaj widzę robotę za nas odwala. Jak ja lubię ten pistolet, naprawdę. Idziemy przed siebie. Chodź tu, Cesare. A, zobaczysz, kurwa, że przyjdę. Yeah! Będę do niego strzelał, co? O! Widzę, że zabrałem mu chyba dość życia tym moim... A, my będziemy mu kawałki zbroi odcinać, tak? O Jezu, Jezu. Kolego, ogarnij się! Co tak biegacie za mną? Kurde, jak to w niego nie strzeliłem? Dobra, inaczej. I... weźmiemy sobie te. No kurde, chcę odchopsać do tyłu, goddammit. Będziemy go kopali w jaja, patrzcie. Kurde, to jest kurde combo. Dobra, rzuciłem nożykiem. Jej! Mam jeszcze noże? Nie mam noży! Oni mnie napierdalają. Dobra, ale mam lekarstwa, więc... it's all good. Dobra, to powalczmy w takim razie. No, atakuj mnie. Dobra, rozpoczęliśmy combo. Pozbądźmy się tych małych paziów, wtedy będziemy mogli spokojnie Cesara atakować. Jemu niestety nic nie zrobimy, bo on jest dość przykokszony, jemu trzeba przełamywać chyba gardę, żeby móc go w ogóle atakować. No właśnie. Trzeba go kopać po jajach, najstarsza taktyka świata. O Boże, i te pazie jego. Dobra, to może teraz... nie to chciałem zrobić, jest moja broń. Bum. Aż ta gra jest po prostu spieprzona momentami. Celuję w niego z pistoletu, strzelam, no i po prostu... tylko udaje mi się wystrzelić, to odpala mi się animacja atakowania go ukrytym ostrzem. To ma taki sens. Yeah! Chodź tu, Cesare. Yeah! A tak, pokonywanie ludzi pistoletem to... o kurde, ile was się tu zebrało? Więcej was matka nie miała? Czym ja chciałem walczyć? No chyba tym moim krótkim ostrzem będzie najlepiej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Yeah! No kurde, suczy syny. Zrobię małe combo, może uda się ich wszystkich wybić naraz, by było najlepiej. No kurde mol. Aż se normalnie ze dwa lekarstwa zażyję. Bordzie już mnie tutaj ostro napierdala. Skontrowałem go, gro. Dobra. Na szczęście nasze combo sprawia, że każdą bronią zabijemy każdego przeciwnika. Wyciągnijmy znowu pistolet. Bum. Dobra, nie mam już tego, ale mam kuszę. Bum. Śmieszna jest ta gra w tym aspekcie, naprawdę. O! Postrzeliłem go z kuszy i nagle odpala się animacja zabicia go ostrzem. Lovely. The throne was mine. Wanting something does not make it your right. What do you know? That a true leader empowers the people he rules. I will lead mankind into a new world. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. You cannot kill me. No man can murder me. Then I leave you in the hands of fate. Załatwiliśmy to całkiem dobrze. What do you know? I will lead mankind into a new world. You cannot kill me. No man can murder me. A po co mi to pokazujesz, gro? Ciągle widać to jabłuszko. Nareszcie, koniec. Gdzie myśmy to umieścili w ogóle?
No dobra, ewidentnie Ezio nagle z dupy znalazł świątynię, w której to umieścił. Fajna sprawa. A, w Kolosium, no dobra, a wszystko jasne. Skąd on wiedział, że tam coś takiego jest? Dobre pytanie. Wydaje mi się ogólnie, że teraz ewentualnie ktoś coś powie w Rzymie, ale krótko mówiąc to już... Nie, dobra, wyszliśmy. Już wiadomo, gdzie to jest. Let's go. We can be there before dawn. Wait, there was something about that door. I don't think I saw a handle. Let me run an analysis. Great. So we need some kind of futuristic key. It seems to open with a verbally triggered mechanism. I've never seen anything like it. You mean it needs a password? Try humming Beethoven's Fifth. Damn European power grid. Now we can't scan Ezio's memories to find the password. Mamy też lęsiarską torbę. Może nią otworzymy. Ezio knows the answer. Problem is, he's dead. I can't believe we're stuck here. Co, może musimy prąd teraz włączyć, tak? No, frajerzy, co ja mam robić teraz ze sobą? Tego nie odpalę. Z tym... Tak, ja mam coś robić, czy może nie? Spróbujmy wyjść. O, może to zmieni całą sytuację. Nie wiem tylko w jaki sposób, niby miałoby, ale trudno. Może to coś? Hey, maybe it has something to do with this. Symbol matches the one on the door to the vault. 1419, 1420, 1421. What if they aren't dates? 1419, 1420. Oh my god. What? God. Tell us already. I am. The Tetragrammaton, the 72 names of God. You see? They're all contained within three verses, Exodus 19 through 21. And get this, you'll like this. If you arrange the four Hebrew letters in God's name within an equilateral triangle, their numerical values add up to the same number. 72. Are you absolutely sure about this? That's kind of why I'm saying it out loud, Rebecca, yeah, but I haven't got to the kicker yet. Construction on the Colosseum began in the year 72. I think we have our password. Sean, go get the van. Wow, Sean się nareszcie przydał do czegoś innego niż napierdalają na nas. O, dobra. Powiem wam tak, ludzie, nie wiem, czy nie zakończymy w tej chwili tego odcinka, ponieważ ja pamiętam tą sekwencję. Let's go. Whoa, what about us, eh? You might actually need a historian down there. Sean's right, that tunnel should lead under Capitoline Hill. I'll help them find another entrance. Be careful, Desmond. Dobra, myślę, że zakończymy teraz odcinek. Gdyż pamiętam tą sekwencję mniej więcej, która się tutaj teraz będzie odbywała i ona troszeczkę trwa, plus myślę, że nawet jeżeli potrwa to za krótko, to my lądujemy jeszcze w Animusie w tej grze, no bo jak w sumie w każdej części, dane jest nam jeszcze się w Animusie pobawić po zakończeniu fabuły, dlatego też odcinek zakończymy. Jak widzicie, tak naprawdę kwestia fabuły Ezia jest zakończona. Teraz jedyne rzeczy, jakie zostały tam, to misje poboczne, które może sobie wykonamy. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!